piątek 22 marca świat obiegła wiadomość o zamachu w Moskwie. W tym odcinku podsumujemy aktualne informacje. Na pytania o konsekwencje tych wydarzeń odpowie kierownik zespołu rosyjskiego OSW Marek Mękiszak. Pod moskiewskim Krasnogorsku, to jest miejscowość położona przy północno-zachodnim odcinku obwodnicy moskiewskiej, do centrum handlowego Krotus City Hall targnęło kilku uzbrojonych ludzi i otworzyło ogień do znajdujących się w środku osób, uczestników koncertu, ale też zwykłych ludzi, którzy robili zakupy. I zaczęli po prostu, używając broni automatycznej, masakrować tylu ludzi, ile zdołali. W tej chwili mamy co najmniej 133 zabitych i około 140 rannych, ale te liczby prawdopodobnie ulegną zwiększeniu. Sprawcy poruszali się dwoma samochodami, furgonetką na numerach białoruskich i sedanem na numerach zawodu twerskiego i zbiegli z miejsca zamachu, kiedy jeszcze nie zaczęła się tak naprawdę w pełni operacja służb antyterrorystycznych, które z pewnym opóźnieniem pojawiły się na miejscu. Pojawiły się w nocy informacje o zatrzymaniu samochodu z osobami podejrzanymi. I najpierw była to informacja, że to miało miejsce w pobliżu granicy. Potem zmieniono lokalizację na oddaloną około 100 km w kierunku granicy ukraińskiej i miano zatrzymać dwóch podejrzanych z czterech bądź pięciu bezpośrednich zamachowców i mieli to być obywatele Tadżykistanu, również być może posiadający już obywatelstwo rosyjskie. Migranci, to w tym kierunku szły też te tak zwane orientirowki, czyli rysopisy podejrzanych rozsyłane do rosyjskich policjantów służb mundurowych. Również one dotyczyły różnych obywateli Tadżykistanu. Okazało się, że część z nich najprawdopodobniej wcale nie przebywa w Rosji. Prezydent Putin odezwał się bardzo późno w reakcji na ten zamach. Dopiero następnego dnia po południu wystąpił z krótkim przemówieniem, w którym potwierdził zatrzymanie sprawców, stwierdził, że jak to już wcześniej sugerowała rosyjska propaganda, przygotowywano dla nich przejście przez granicę ukraińską po drugiej stronie i zapowiedział sprawiedliwe ukaranie wszystkich sprawców, organizatorów, inicjatorów zamachu. Wezwał naród do jedności, a inne kraje do solidarności we współpracy z walce z terroryzmem. Czyli to, co jest najważniejsze, czyli atrybucja, wskazanie, kto dopuścił się tego przestępstwa, ze strony władz rosyjskich nie jest jednoznaczne. Z jednej strony mamy islamskich terrorystów, prawdopodobnie Tadżyków, z drugiej strony mamy jakiś bardzo niejasny ślad ukraiński. Jak się wydaje, władze rosyjskie zostawiają sobie tutaj opcje podjęcia różnych działań odwetowych. Pytanie, kto to zrobił? Tutaj wydaje się mocno prawdopodobna teza, że byli to islamscy radykałowie. O tym świadczy kilka rzeczy. Z jednej strony rysopisy poszukiwanych i częściowo zatrzymanych osób, z których część jest identyfikowana jako działająca w strukturach islamskiego podziemia zbrojnego. Z drugiej strony przyznanie się oficjalne państwa islamskiego do tego zamachu, dwukrotne komunikaty wydawane w tej sprawie, w tym zawierające zdjęcia zamachowców. Informacje ze strony amerykańskiej, przekazane przez media z powołaniem się na przedstawiciela administracji służb specjalnych Stanów Zjednoczonych, które ostrzegały władze rosyjskie o spodziewanych zamachach terrorystycznych już od kilku tygodni. 7 marca publiczne ostrzeżenie w tej sprawie wydała ambasada amerykańska w Moskwie. Również ambasada brytyjska podobne oświadczenie wydała. To oświadczenie zostało zbagatelizowane przez stronę rosyjską. Prezydent Putin 19 marca, czyli 3 dni
przed zamachem publicznie na kolegium FSB zdezawuował to ostrzeżenia i oskarżył Zachód o szantażowanie, próbę destabilizacji Rosji poprzez zastraszanie obywateli rosyjskich rzekomymi groźbami zamachu w Rosji. Więc to wszystko razem i fakt, że rzeczywiście władze rosyjskie, służby rosyjskie ostatnio były dosyć aktywne, jeśli chodzi o działania skierowane przeciwko radykałom w różnych miejscach w Rosji, sugeruje, że to jest jednak najbardziej prawdopodobny ślad, jeśli chodzi o rzeczywistych sprawców. I prawdopodobnie są oni powiązani z tak zwanym państwem islamskim Chorasanu. To jest jeden z odłamów państwa islamskiego, który działa przede wszystkim na terytorium Afganistanu, Pakistanu, ale składa się w dużej części z emigrantów i osób narodowości tadżyckiej i uzbeckiej. Jak dotąd prowadził działania, jak mówię, przede wszystkim w tych krajach, także zamachy w Iranie, natomiast niewątpliwie był też zainteresowany i prowadził zapewne aktywność również w Rosji. Natomiast drugą, dużo mniej prawdopodobną wersją jest ta, że mamy do czynienia z prowokacją służb rosyjskich, które miałyby to wykorzystać oczywiście jako pretekst do tego, żeby oskarżyć Zachód i Ukrainę o inicjowanie tego zamachu i wykorzystać do jakichś działań agresywnych, chociażby do ogłoszenia mobilizacji, czy też do jakichś ataków odwetowych, zarówno wobec Ukrainy zbrojnych, jak i ataków hybrydowych wobec Zachodu. Natomiast ta wersja jest wyraźnie mniej prawdopodobna z tego względu, że widzieliśmy chaos w reagowaniu strony rosyjskiej oficjalnej i późno podejmowane działania i pewien chaos informacyjny. W zasadzie nawet do tego momentu nie ma bardzo jednoznacznego przekazu propagandowego ustalonego. Mamy tutaj pewien chaos, jeśli chodzi o wątki, czy ślady i tropy, które media oficjalne wskazują, co by sugerowało jednak pewne zamieszanie po stronie rosyjskiej. Natomiast drugie pytanie brzmi właśnie, co zrobi z tym Kreml? I dlatego wszyscy czekali na wystąpienie Putina, na jego oświadczenie w tej sprawie, ponieważ ono de facto wyznacza, tworzy instrukcje i wyznacza linię polityczną reagowania, oceny tego, co się wydarzyło. No i Putin tutaj, można powiedzieć, dał sobie czas, ponieważ z jednej strony w tym oświadczeniu były wezwania oczywiste w tej sytuacji do jedności, bo Kreml oczywiście się obawia tego, że niezadowolenie społeczne wywołane ze skalą, potężną skalą, szokującą skalą, jeśli chodzi o liczbę ofiar, i ewidentną nieudolnością po stronie służb, jeśli chodzi o reagowanie, ale też przeciwdziałanie tego typu zdarzeniom, sam fakt kompromitujący absolutnie władze rosyjskie publicznego zlekceważenia ostrzeżeń zachodnich, powoduje, że Kreml jest zmuszony szukać w tym momencie usprawiedliwienia, jest zmuszony odwrócić uwagę obywateli od tego, co się stało, szukając sprawców na zewnątrz i zrzucając z siebie poniekąd częściowo odpowiedzialność, kierując gniew społeczny z jednej strony potencjalnie wobec migrantów z Kaukazu i Azji Centralnej, niewykluczonej, że władze po cichu pozwolą na jakieś agresywne wystąpienia, żeby dać ujście społecznym emocjom, ale przede wszystkim próbują je skierować przeciwko dla nich kluczowym politycznym wrogom, czyli Ukrainie i stojącym za nią Zachodowi. I stąd sugestia tego śladu ukraińskiego, który się również w wystąpieniu Putina pojawił, to, że rzekomo ci sprawcy mieli zmierzać na Ukrainę, to jest dosyć absurdalne, zważywszy, że jest to najbardziej strzeżona granica rosyjska.
w tym momencie i to po obydwu stronach. Dużo bardziej prawdopodobne jest, że próbowaliby raczej uciec na Białoruś, której granica jest dużo słabiej strzeżona i skąd zresztą pochodziła jedna z furgonetek, jeden z samochodów użytych podczas zamachu. Ale to właśnie, te właśnie fragmenty wystąpienia Putina sugerują, że ciągle jeszcze Kreml się zastanawia, jaka powinna być ta polityczna i ewentualnie zbrojna odpowiedź, siłowa odpowiedź Rosji i przeciwko komu ona będzie ostatecznie skierowana. Jest podejrzenie, że ze względu na interes polityczny Kremla, tym kozłem ofiarnym zostanie wybrana również Ukraina jako być może współsprawca czy współorganizator rzekomy tego zamachu i że wobec niej właśnie, a być może także wobec jakichś celów zachodnich, zostaną podjęte działania odwetowe, czy to w postaci właśnie eskalacji ataków, w tym być może na cele bardziej polityczne, czy personalnie na polityków ukraińskich, a być może również ataki o charakterze hybrydowym skierowane wobec rzekomych poddżegaczy czy inspiratorów, czyli państwa zachodnie. Rosja nie potrzebuje takiego drastycznego powodu, żeby taką decyzję podjąć. Ta mobilizacja de facto już się dzieje. Odbywa się cicha mobilizacja. Szacuje się, że w zeszłym roku być może nawet 500 000 ludzi zostało wcielonych do armii rosyjskiej. W tym roku mieliśmy dopiero co zapowiedź ministra obrony znaczącego zwiększenia, kolejnego już znaczącego zwiększenia stanu osobowego sił zbrojnych, utworzenia kolejnych nowych dużych jednostek, co się wiąże oczywiście z koniecznością zwiększenia naboru, poboru przymusowego do sił zbrojnych, ale może, ale nie musi mieć to postać formalnie ogłoszonej mobilizacji. To wszystko w tym odcinku. Będziemy na bieżąco informować o wydarzeniach w Rosji. Zapraszamy do subskrybowania kanału OSW. Kolejne materiały już wkrótce.